okropne rzeczy się dzieją. Patrzeć na przebieg zdarzeń, dalekie, dalekie od marzeń, tak odległe od wszystkiego, co było wielkie w kraju, że wszystko, co było, przepadło. Bezpowrotnie w mroku zbladło, to bajki o 3 maju. Zostało serce, co woła, spłakane u bram kościoła, skrwawione u wrót świątyni i jeszcze w męce okrutnej, w czułości litości rozrzutnej samo siebie wini. Wraz z początkiem września w całym kraju po raz kolejny odbyła się akcja pod nazwą Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej, której celem jest upowszechnianie czytelnictwa. W tym roku czytano fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Internauci wybrali ten utwór. Czasy mamy, jakie mamy. Wszyscy widzą, co się wkoło dzieje i myślę, że ten utwór jest bardzo znamienny, ponieważ bardzo dużo mówi o Polsce i Polakach. I trochę o naszej sytuacji też mówi i o naszym charakterze narodowym z pewnością. Przed Kłodzkim Ratuszem Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała specjalne miejsce, gdzie wszyscy chętni mogli zmierzyć się z tym wyjątkowym dziełem. Do udziału w głośnym czytaniu zaproszeni zostali również lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele działających w Kłodzku służb, jednostek i organizacji. Byle grali na wesele, jak się tak muzyka miele, jak na żarnach hula dzwończy, niech se huka, stuka, puka. Pląsa, bije, przybasuje. Piska skrzypiec struną cienką. Tak podskocznie, tak mileńko. Niech się mile, jak młyn wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Panie młody czepiec, tatuś, panie, cóż to, czy zaklęci? Stoją wszyscy jak pośnięci. Aha, prawda, żywy Bóg. Przecie miałem trąbić wróg, jak mi spada czapia z piór, tom się chylą po tę copkę, co mi może się odbił. Kaj sim zabył złoty róg, u rozstajnych może dróg. Bardzo ważna, ale chyba niekoniecznie doceniona, jak każda zresztą właściwie lektura, bo wiadomo, że lektury spotykają się z takim, z dość niechętnym odbiorem młodzieży. No jest to jakieś przekleństwo ciążące nad tekstem literackim, który staje się lekturą. To jest jedna z tych lektur, które się nie chcą zestarzeć, tak jak nie chce się zestarzeć przed Wiośnie Żeromskiego, tak samo nie chce się zestarzeć Wesele Wyspiańskiego. To są lektury dla Polaków bolesne, bo one są krytyczne, bo zadają trudne pytania, bo mówią o nas rzeczy, których czasami nie chcemy wiedzieć, których wolelibyśmy uniknąć. No i właśnie dlatego są ważne. Akcja po raz kolejny cieszyła się sporym zainteresowaniem i przebiegała w różnych miejscowościach powiatu kłodzkiego. Na kolejne czytanie zapraszamy już za rok.